Tak mnie przywitał Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Tak mnie witają ci wszyscy, którzy są tutaj, a my tak witamy całą Polskę. Jesteśmy przed Dworcem Wschodnim w Warszawie. Startuje ostatni dzień kampanii. Od świtu już nasi najlepsi kandydaci. Cała drużyna tu w Warszawie, ale też w całej Polsce idzie i walczy o głosy. Prosimy o Państwa poparcie, prosimy o to, żebyście poszli na wybory. Chcesz zmienić historię Polski, chcesz napisać najpiękniejszą historię dla Polski, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, dla siebie. Bierzesz, idziesz na wybory. Bierzesz swój oręż, który masz w ręku, czyli długopis, którym zdecydujesz o tym, jaka będzie Polska. Zdecydujesz o tym, w jakim kraju będziemy mieszkać, jak wspaniała może być nasza ojczyzna. My kochamy Polskę, ale chcemy się w Polsce uśmiechać do siebie i nawzajem się ze sobą lubić. To jest też nasza wielka ambicja. Trzecia droga, PSL, Polska 2050. To jest koalicja tradycji i nowoczesności. To jest połączenie, to jest nowa jakość, która pokazuje, że dialog, porozumienie i współpraca jest możliwe. Że współpraca między Polakami będzie przynosić efekty. Jesteśmy też gwarantem, że po wygranych wyborach my będziemy odpowiedzialni właśnie za dialog, za porozumienie, za współpracę. My nie pozwolimy, żeby to, co jest wielką nadzieją stawianą wobec formacji demokratycznych, się w jakikolwiek sposób rozjechało, w jakikolwiek sposób było nadwątlone. To zaufanie, które dzisiaj jest, ta współpraca, ta normalność, ta życzliwość. My jesteśmy z Szymonem Hołownią, razem z PSL-em, z Polską 2050, cała trzecia droga, jesteśmy tego gwarantem. Moi drodzy, za mną są kandydaci, najlepsi kandydaci tutaj w Warszawie, na czele z liderem ze strony PSL-u, Władysławem Bartoszewskim. Są kandydaci też z Wianuszka, z okręgu okołowarszawskiego, na senatorów, na posłów. Oni przemierzyli tysiące kilometrów, dziesiątki tysięcy spotkań, uściśniętych dłoni, rozmów, życzliwości i normalności. Nasze programy dotyczące dobrowolnego ZUS-u, emerytury bez podatku, skrócenia kolejek do lekarzy, żeby nie czekać dłużej niż 60 dni. Akademika za złotówkę, czy cen minimalnych w rolnictwie, zdrowej żywności, czystego powietrza, taniego prądu. Mamy 12 konkretów, to jest całościowy program dla Polski, to jest 12 prac, które trzeba wykonać, 12 prac Herkulesa, można powiedzieć, które trzeba wykonać zaraz po wyborach. Trzeba przywrócić zaufanie do państwa, trzeba przywrócić poczucie dumy dla wszystkich z bycia Polakiem, jedności wspólnoty narodowej. To jest dla nas zadanie naczelne. Przywrócić wspólnotę narodową, odbudować, doprowadzić do pojednania i do porozumienia. Trzecia droga to jest patriotyzm bez zadęcia. Trzecia droga to jest postęp bez szaleństwa. Trzecia droga to jest silne państwo bez zamordyzmu. I to jest możliwe. To jest nasza obietnica, to jest też nasze takie przesłanie ideowe. Oprócz tego wszystkiego, co się udało wyzwolić w naszych rodakach, was wszystkich, tej energii, szczególnie tego wielkiego entuzjazmu w ostatnich kilku tygodniach, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Potrzebujemy tego jeszcze więcej. Potrzebujemy docenienia ludzi pracy. Dzisiaj tu w Warszawie obok nas wszyscy pędzą, każdy pędzi do swoich zajęć, każdy pędzi po to, żeby utrzymać swoją rodzinę, żeby zapewnić najlepszy start w życie swoim dzieciom, dać im najlepsze wykształcenie, a seniorom możliwość godnej starości, dobrego życia i dobrej jakości. Pędzą ci wszyscy i chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas do pracy dowożą, motorniczym z tramwajów, kierowcom autobusów, maszynistom kolejowym, którzy tutaj na dworcu wykonują gigantyczną pracę i tych pieniędzy z Unii Europejskiej, które są bardzo potrzebne na modernizację taboru, na zakup nowego sprzętu, bardzo potrzebujemy. I trzecia droga jest gwarantem tego, że te pieniądze otrzymamy, że przywrócimy praworządność, a przez to trafią pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy, trafią pieniądze związane z modernizacją infrastruktury, właśnie inwestycją również w kolej, by bardzo mocno na to stawiamy, ale nie jakieś wielkie inwestycje, które mogą się okazać bardzo nietrafione. Wiele wielkich inwestycji w Polsce lokalnej jest potrzebnych. Koleje samorządowe wykonują przewiozły około 200 milionów pasażerów, to jest 7 tysięcy pracowników. Chcemy wam wszystkim podziękować w całej Polsce, tym wszystkim, którzy codziennie dowożą dzieci do szkoły, dowożą pracujących do ich miejsc zatrudnienia, pomagają
tym wszystkim przedsiębiorcom i tworzą też małe przedsiębiorstwa. Transport, spedycja, logistyka to jest też wielka branża, na którą mocno stawiamy. Trzecia droga jest gwarancją tego, że będzie w Polsce normalnie. Trzecia droga jest tym wszystkim, o czym marzyliśmy, czego brakowało w ostatnich wyborach. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Ten wybór się tak naprawdę sprowadza na końcu do tego. Albo nasza wizja Polski wspólnotowej, gdzie jest miejsce dla każdego. I chciałbym wszystkich Państwa poprosić o wsparcie dla nas, o wsparcie i głosowanie na listę numer 2, na trzecią drogę, na pierwszy wybór. Możecie dokonać tego wyboru sami, są najwspanialsi kandydaci. Jest właśnie Władysław Bartoszewski, ale też jest z nami Agnieszka Petelicka i Jan Strzeżek, Jan Popłaski, jest marszałek Kamiński. Są inni, są ci wszyscy, którzy tworzą niezwykłą, silną drużynę. Jest Konrad Wojnarowski, są ci wszyscy, którzy tworzą silną drużynę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za chwilę będziemy rozmawiać też z tymi, których zapraszamy na poranną kawę do naszego green trucka, food trucka tutaj na dworcu Warszawa Wschodnia. Prosimy Was jeszcze o ten ostatni wysiłek, o tą ostatnią rozmowę. Przyjmijcie nasze materiały, zapoznajcie się z nimi, dokonajcie najlepszego wyboru. Jedno chcę Wam obiecać i niezależnie jakiego wyboru dokonacie, na końcu drogi odpowiedzialność za rządy, jeżeli będzie w naszych rękach, to nie jest odpowiedzialność tylko za swoich wyborców. Odpowiedzialność za Polskę to jest odpowiedzialność za każdego. Za każdego, dosłownie za każdego, niezależnie na kogo zagłosujecie. Dokonajcie najlepszego wyboru. W waszym sercu, w waszej głowie dokonajcie tego wyboru tak, jak uważacie. A ja chcę wam obiecać, że jak będziemy rządzić, to każdy z was będzie równo traktowany. Niezależnie na kogo zagłosuję w najbliższą niedzielę. Proszę was o głosy na trzecią drogę. Ale niezależnie na kogo zagłosujecie, będziecie tak samo traktowani. To się właśnie, to jest ta radykalna zmiana. Zmiana rządu to nie jest zmiana tylko ludzi w tym rządzie. To jest zmiana atmosfery, to jest zmiana podejścia, to jest zmiana w sposobie rządzenia i myśleniu o państwie. Nie o grupie, która cię popiera. Nie o grupę, którą chcesz dzisiaj zadbać, tylko o całą wspólnotę. Nie będzie silnej Polski, nie będzie się Polska rozwijać, dopóki nie będziemy mieli wspólnoty narodowej, siły w sojuszach, zmodernizowanej armii. To jest to bezpieczeństwo, o którym tak bardzo mówimy. Nie będzie się Polska rozwijać, gdy praca będzie niedoceniana. A dzisiaj mamy ogromne poczucie, że ludzie zasuwający na dwóch etatach, płacących bardzo dużo podatków, nie są doceniani w Polsce. Praca się w Polsce dzisiaj nie opłaca. Praca się musi opłacać i musi popłacać. To jest też ta definicja i zmiana, która dla nas w Ruchu Ludowym była bardzo ważna. Ruch Ludowy zawsze uważał i do dzisiaj tak jest, że wszelaki dobrobyt pochodzi z edukacji i z pracy. I te dwie wartości, edukacja i praca, będą naczelną zasadą dla naszych rządów. Mamy tą siłę, mamy tą moc. Idziemy do góry w sondażach, ale potrzebujemy każdego państwa głosu. To właśnie głos oddany na trzecią drogę jest głosem najcenniejszym. Głosem najcenniejszym, bo on może przesądzić o wyniku wyborów. To widać po tych sondażach. Jak trzecia droga idzie do góry, to partie demokratyczne mogą tworzyć rząd. Jak były nasze niższe poparcie, nie było na to szans. Dlaczego te ataki, te zmasowane ataki rozpoczęły się w ostatnich tygodniach na trzecią drogę, na naszych kandydatów, na nas samych? Dlaczego? Bo się obawiają. Ci rządzący też mają te same badania, oni widzą też przepływy, że wyborcy, którzy jeszcze kiedyś głosowali albo myśleli, żeby głosować na PiS, dzisiaj chcą głosować na trzecią drogę. Ja takich osób spotkałem setki na swojej trasie. Przejechaliśmy Polskę od Bałtyku po Tatry, od wschodu po zachód. Przejechaliśmy ją i rozmawialiśmy wszędzie, w najmniejszej nawet miejscowości. Wczoraj z Szymonem Hołownią w moim okręgu, w Pałecznicy, w jednej z najmniejszych gmin w Polsce, 3,5 tysiąca mieszkańców. Tam była nasza konwencja. Nie tylko w wielkich metropoliach, tak jak dzisiaj za szczytem jesteśmy tutaj w Warszawie, ale w najmniejszych nawet miejscowościach. Wszyscy do roboty jeszcze, do dzieła. To jest ten czas, te ostatnie godziny kampanii, które mogą zmienić Polskę. Każdy z was może zmienić Polskę. Trzecia droga prowadzi do każdego z was i trzecia droga jest propozycją dla wszystkich, nie dla wybranych. To jest budowanie mostów, a nie stawianie murów. Szukanie przyjaciół, a nie wskazywanie wrogów. To są najprostsze, można powiedzieć, prawdy. Ale najważniejsze, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie i to się może zacząć dzięki wam już niedługo, już od poniedziałku. Prosimy o wsparcie. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. Dość kłótni i do przodu. Jeśli są pytania, to jest dobry moment. O.
Szanowni Państwo, Panie Prezesie Władysławie, jako prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, tak jak Pan powiedział, przewieźliśmy w ubiegłym roku ponad 200 milionów ludzi na Mazowszu, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w Wielkopolsce, w Łódzkiem. Chcę przekazać symbolicznie tą czapkę kolejarską od munduru Kolei Mazowieckich. Prowadźcie trzecią drogę prostą drogą, prostymi torami. Razem wygramy. Super. No to odbieramy. Super. Super. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No to zaszczyt. Piękna czapka kolejarska z orłem w koronie, z symbolem naszym narodowym, z godłem, z flagą biało-czerwoną, z mazurkiem Dąbrowskiego. Jest tak, że są ci, którzy próbowali to zawłaszczyć dla siebie, naszą historię i tradycję. Próbowali przez to też nas podzielić. Gorszy, lepszy sort, ci prawdziwi patrioci i jacyś inni. Trzeba z tym skończyć. Nie może tak być, bo prawo do symboli, prawo do historii, prawo do tradycji jest naszym wspólnym prawem. My będziemy tradycję szanować, będziemy o nią dbać, będziemy pamiętać o wielkiej, dumnej historii. Będziemy uczyć historii prawdziwej, również tej trudnej, ale będziemy patrzeć do przodu i w przyszłość, po to, żeby nasze dzieci, mając silne korzenie, mogły rosnąć do góry, żeby to drzewo, któremu na imię Polska, było jak największe, jak najbardziej żywe, żeby tchnąć życie w te młode pędy, tym młodym liściom dać piękny, najbardziej ukochany przez nas kolor zielony, dać szansę na to, żeby było przepięknie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję kolejarzom, dziękuję Związkowi Samorządowemu Kolejarzy Kolei Samorządowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy o wsparcie, a my ruszamy do kampanii, do dzieła. O, jeszcze są. My, Polki i Polacy, kierujemy apel do pana Mariusza Błaszczaka, aby zakończył swoją pracę. Kończ waść, wstydu nam oszczędź. Polacy zakończą jego pracę. Do narodu ruszamy. Pozdrawiamy. Ruszamy, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich.